zapraszam na filmik z montażu stelaży i kufrów Givi Tracker Outback, boczne stelaże PLO 3718 CAM, płyta podcentralny aluminiowa SRA 3717, pacjent Suzuki DL1050, wersja na rok 2023, pokazany kufer centralny Givi Tracker Outback 58 litrów. Zaczynam od wyjęcia wszystkiego z opakowania, posegregowania i sprawdzenia razem z instrukcją, czy niczego nie brakuje. Następnie odchylam podnóżek pasażera, dobieram wskazane przez producenta śruby i podkładki i przymocowuję pierwszy element, do którego będzie przykręcany później sam stelaż. Na razie dokręcam go tylko palcami, zostawiam go luźnym, żeby łatwo mi było połączyć go później z samym stelażem. Teraz przechodzę do elementu, który przychodzi pod tablicę rejestracyjną. Oczywiście trzeba ją wcześniej zdjąć. Jego również przykręcam delikatnie. Tak to wygląda od spodu i tak wygląda od tyłu ten pierwszy element przykręcany. Teraz dociągam to, żeby mi to nie latało. Zresztą tutaj wielkiej filozofii nie ma z tyłu. I przymierzam sam stelaż, czy będzie po prostu pasował. Następnie odkręcam te fabryczne śruby, ponieważ w ich miejsce będą przychodziły śruby mocujące stelaż dostarczone przez producenta. Śruby te wkręca się normalnie w gwint fabryczny. Najpierw przyłapuję sobie palcami, a potem dokręcam imbusem numer 5. Następny krok to połączenie stelaża z elementem mocującym tylnym, a za chwilę również tym zlokalizowanym przy podnóżku pasażera. Kiedy wszystko pasuje jak należy, skręcam całość już docelowo. Warto byłoby używać tutaj kleju do śrub, do gwintów, no ale akurat takiego nie mam, uzupełnię go później. Stelaż jest zamocowany, więc można pozakładać czapeczki na nakrętki. Przymiarka kufra. Przez przypadek założyłem lewy kufer na prawą stronę, ale na tym etapie nie ma to znaczenia. Chciałem zobaczyć, jak to w ogóle chodzi. Jak widać, pojawiły się zielone oznaczenia wskazujące, że kufer został prawidłowo zamontowany. Przy tej okazji weryfikuję inny mit, według którego trzeba przy montażu obniżać wydech, ponieważ brakuje miejsca. Jak widać, miejsca jest aż nadto, a wydech jest w fabrycznym położeniu. Wyciągam drugi stelaż, lewy. Teraz pójdzie łatwiej, szybciej, ponieważ element pod tablicę jest już zamocowany. Odchylamy podnóżek, wyciągamy drugą z blaszek. Składamy śruby z podkładkami, analogicznie jak to się miało z tamtej strony. Im mniej śrubek, tym łatwiejszy i szybszy wybór. I tak samo, łapię na razie tylko palcami. Teraz przygotowuję sobie już śruby z tulejkami, które będą trzymały stelaż lewy. Znowu wykręcamy fabryczne śruby. Uważając, żeby nie zarysować przy tym lakieru oczywiście. Wkładamy tulejkę o fikuśnym kształcie. Dokładamy tulejeczki i dystanse na włożone wcześniej śruby.
zwracamy uwagę, w instrukcji jest wyraźnie pokazane, gdzie przychodzi krótsza, gdzie dłuższa śruba, jak to powinno być po kolei zrobione. I wkładamy śruby w fabryczne mocowania, korzystając z gwintu, który jest tam oryginalnie. Imbus numer 5 i kręcimy. Tutaj też przydałby się pewnie klej do gwintów, do śrub, który później uzupełnię. I następnie łączymy znowu stelaż z elementami mocującymi za podnóżkiem i za tablicą rejestracyjną. Skręcam już wszystko docelowo, następnie zakładam czapeczki. Obydwa stelaże kufrów bocznych zamocowane, poskręcane, gotowe do użytku. Możemy przejść do montażu stelaża kufra centralnego. Zaczynamy od wykręcenia dolnej śruby od fabrycznych mocowań oryginalnych kufrów Suzuki. W ich miejsce będzie wkręcona śruba w ten sam gwint, która przechodzi przez niego na przestrzał. Z drugiej strony będziemy zakładali element mocujący podstawki i jego będziemy przykręcali nakrętką do tej wystającej śruby. Wyciągamy też drugi element. Analogicznie z lewej strony najpierw śruba, potem śruba od Givi i na to przychodzi element mocujący. Sprawdzam, czy pasuje, czy będą sięgały docelowe miejsca. Teraz wykręcam oryginalne śruby z górnego stelaża. Dosyć trzymają, są wkręcone na klej. Nieprzypadkowo te, które dostarcza Givi, też tak powinno się przykręcić momentem 23 Nm, o ile dobrze pamiętam. Po wykręceniu oryginalnych śrub pod spodem znajdowały się dwie fabryczne tulejki, które również z rozpędu wyjąłem. Potem włożyłem te tulejki dostarczone przez Givi i za głęboko mi one wpadały, więc włożyłem z powrotem te oryginalne i na to położyłem dopiero tulejki Givi. Wtedy był poziom odpowiedni. Dokręcam te boczne mocowania, żebym miał na czym postawić dwie kolejne, tym razem te malutkie tulejki, a następnie przymierzam blaszki tak, żeby były w odpowiednim położeniu, aby ich otwory licowały się z otworami w tulejkach. Teraz pora na resztę elementów, pozostałe tulejki i śruby oraz sam stelaż, samą płytę. Ustawiam po kolei te największe tulejki, sztuk 4, wszystkie jednakowe, delikatnie, tak żeby się to wszystko nie rozjechało, nie zjechało. Następnie delikatnie umieszczam płytę, również starając się zrobić to w taki sposób, żeby mi się te elementy nie poprzesuwały względem siebie i łapię je szybko śrubami. Te śruby powinny być przykręcone na klej oraz momentem 23 Nm.
Jak już wspominałem, nie miałem pod ręką klucza dynamometrycznego, ale skontroluję to później kluczem kolegi. Na razie pozostaje mi dociągnąć z tak zwanym czuciem. Do tych śrub usytuowanych z tyłu podkłada się nakrętki i skręca się to wszystko do kupy. Teraz sprawdzam, czy kufer wchodzi na swoje miejsce. Trochę mnie zaskoczyło, że tak łatwo wskoczył, a że tutaj nie ma żadnego oznaczenia, więc go wypiąłem i wpiąłem mocniej jeszcze raz, nie zauważając, że było otwarte, i przyczesnąłem sobie łapy. Tak to wygląda po zamocowaniu wszystkiego. Przy okazji przedstawiam, że mimo 58-litrowego kufra centralnego, boczne otwierają się bez problemu. Demontaż też szybki, bezproblemowy. Na zakończenie jako bonus przedstawiam, jak wygląda pozycja pasażera po zamontowaniu kufrów bocznych i centralki. Jak widać, w przeciwieństwie do kufrów dostarczanych przez Suzuki, tutaj wszystko elegancko pasuje, pasażer ma wystarczającą ilość miejsca na nogi, zostaje nawet wolna przestrzeń, nie ma mowy o jakimkolwiek uwieraniu w nogi przez kufry boczne. Dziękuję za uwagę.